największy stres, odkąd zacząłem grać w Brawl Starsa. Dwa lasty, widzowie. Strasznie przeżywam, ale to jest moja pierwsza 30 ranga. Nie, puchy do 30 rangi. O czym jest to, nie? Nie, o kurde. Git. On ma dużo... Kurde. Nie jest git. Dobra, jednak nie będziemy mieli tego pierwszego miejsca. Siema, z tej strony to was w kolejnym odcinku i witam was w kolejnym odcinku z Mastera. Będzie taka legenda. A więc naprawdę jest moc. Za legendę oczywiście dostaniemy również darmowego skinka. Do końca sezonu na obecną chwilę mamy 15 dni, co jest w sumie troszeczkę mało czasu. Ale ja łatwo się nie poddam. Wbijam to z Klemi i z Adameksem, bo Pablo akurat nie gra, a więc tak sobie to wbijamy. No i co, mam nadzieję na oczywiście W. Brakują mi aktualnie chyba dwie giereczki do Mityka, więc zobaczymy w sumie co z tego wyjdzie. W sensie do Mityka 3, bo mam Mityka 2 i dużo punktów dostaję, bo w sumie Adamek ma legendę, więc gramy z ziomeczkami z legendy. W sumie ciekawe, no ale co, ja mam nadzieję, że wbijemy szybko tego mastera i naprawdę jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Choć w ostatnim czasie przestałem trochę puszować, to wierzyłem w to, że wbijemy tego mastera. Dobra widzowie, to jest... widzowie, odpaliłem się. Dobra widzowie, jest git. Oni są twardymi przeciwnikami, ale mnie tu tak mocno kierują w takim trionie. Powalone widzowie, co myślicie o tym, żebym zmienił Pabla na Adameksa? Wydaje mi się, że to byłby dobry pomysł. Ale w sumie nie wiem, napiszcie w komentarzu, może chcecie, żeby został Pablo, nie? Dobra, co się dzieje, widzowie? A. Dobra widzowie, jest git chyba, no dobra, jest mocna walka. Adamek w ogóle wziął koletkę na Franka, więc naprawdę mocno. Uwaga, dobra, podaję do nich, oni chyba lepiej wiedzą co zrobić. Raz, dobra, nie, jo, Franki mawczy. I mamy gola, w sumie wszedłem do bramki z piłką, ale tutaj było to lepsze rozwiązanie. Dobra, dobra meczki, nie ma ich widzowie, free. Dobra, Frank się odpalił i let's go, mamy pierwszego wina, drugi win i mamy wygraną. Wygraną giereczkę, tak? Mocne widzowie w ogóle, że mi Franka wczy, to jest tak powalone. Franki mawczy, gramy 3-2, a ten Frank, no Franki mawczy, co się dzieje? Dobra, awczy im Frank, dosłownie im awczy Frank, 1-0, darmowe 1-0, nie? Dobra, jak ten Frank będzie awczył, to w sumie S i to jest free win, tak? No... Ciężko będzie przegrać na takiego świetnego zawodnika jak awczący Frank. Okej, dobra, no proszę bardzo, Klemi go dobiła. Okej, ginie Klemi, jesteśmy 2 na 2, ja mam gadżet, dobra. I... No, dobra, za późno widzowie, chciałam, żeby on to rozwalił i żebym ja tam strzelił, ale... Coś się widzowie nie udało. Dobra, lecą do nas, jest okej, mamy obronę. Dobra, jest naprawdę git widzowie. Okej. Frank jest bity, nie no, kolet na Franka to jest piękne, nie? Ten Gale trochę robi, przyznam, ale dobra, jest chyba git, troszeczkę tutaj zepsuliśmy. Z hiperką wjeżdżam, to jest jedyna opcja, nie? To jest jedyna opcja, wszyscy trzej hiperkę i... No. Widzowie, hipercharge na pewno są warte 5000 końców, nie? W jednym momencie poszło 15 tysięcy końców i totalnie nic się nie stało, a jak sobie lecimy na gadżecie za 1000 końców, to dosłownie niszczymy lobby. A więc ja uważam, że ogólnie hipercharge są tyle warte. Ogólnie słyszałem wam protest na Discordzie, że chcecie więcej 8-minutowych filmów, a więc te filmy z wbijania mastera będą właśnie dłuższe pod tych widzów, którzy chcą dłuższe filmy. A więc te filmy będą miały od 10 do 15 minut. Miłego oglądania. Dobra, co się dzieje? Sandy dostaje, Frank. Ajajajajaj, centymetry widzowie. No niestety. Dobra, lecimy. Aha, zostawiam sobie piłeczkę, wywalone widzowie. Po co strzelać gola, nie? Po co? Ogólnie nie lubię czegoś takiego, tak szczerze, ja bym strzelał gola, nie? Ale git, tak. Dobra. On jest niszczony, ten Frank. Aha, i tak sobie strzeliłem. Nawet nie trzeba było go zniszczyć. Dobra, widzowie, free, uwaga, ile dostaje punktów, nie? Ile dostaje punktów? 18 punktów i mamy Mityka 3. 18 punktów i mamy Mityka 3. Dobra, widzowie, wziąłem Moe. Czy to jest dobry pik? Uważam, że to jest tragiczny pik na tą mapę, ale nie pomyślałem o Clansim i to jest w sumie mój błąd, a więc... No nie jestem najweselszym człowiekiem na świecie w tym momencie. Mam nadzieję, że mnie wykierują, ale nie lubię gorącej strefy na rankedach. To jest jedna z gorszych chyba trybów, które mogłyby mi wylecieć.
Dobra, widzowie, lecimy. Nie, no ja uważam, że ta mapa jest tragiczna. Tutaj mamy naprawdę małe szanse na zwycięstwo. Wydaje się, że tutaj jest raczej luz. No ale zobaczymy w sumie, co tym moim ugram. No, już dostaję na łeb. Dobra, no świetnie. Poko na Chestera. Good team comp, good team... Świetnie, widzowie, nie? Klem sobie nie radzi, Adamek sobie nie radzi, ja sobie totalnie nie radzę, widzowie. No, zapowiada się na fajnie przegraną giereczkę. Widzowie, jeśli chcecie, żebym pushował po Mastera tak na serio, zamiast grać puchy, to only ranked. Po prostu każdego dnia lecę te rankedy, żebym na 100% bił tego Mastera, nie? Bo wiadomo, jest to seria Road to Masters, ale Master nie jest pewny, tak? Master nie jest pewny. To zostawcie tutaj 25 lajków, wtedy skupiam się tylko na rankedach, cisnę te rankedy i kończę tą serię, no nie na końcu sezonu, nie? Dosłownie za kilka dni. W sumie wczoraj był Brawl Talk, ja na moment nagrywania tego filmu to będzie za dzień Brawl Talk, ale wy to widzicie w niedzielę, ponieważ to fajna data akurat, żeby wrzucić ten film. I po prostu tak mi bardziej pasuje, więc no, widzieliście już Brawl Talka, pewnie jest fajny. A mnie tu Chester bije, ja się daję sprowokować, ginę szybko od Clancy'ego. Pozdrawiam, staty 0-10. Widzowie, jeszcze takie szybkie ogłoszonko. Szukam montażysty do moich shotów z live'a, ponieważ mam pełno shotów z live'a i chciałbym, żeby ktoś mnie zmontował, bo naprawdę jest to potencjał na dużo, dużo innych odcinków. I dosłownie nic nie wymagam. Wystarczy, że z godzinnego live'a po prostu sobie jakieś wytniecie, nie wiem, 8-10 minut, żeby był fajny odcinek. A jak jest słaby live, to może być nawet, nie wiem, 6-5 minut, tak? Byleby nie było po prostu za dużo wycinane, a więc jeśli umiecie po prostu cokolwiek zrobić w programie montażowym, to zgłoście się w komentarzu, sekcja komentarzy jest dla was. A my w tym momencie dostaliśmy na łeb. Kart sobie wyjeżdża i co ja mam powiedzieć, tak no, wróg przejął gorącą strefę, koniec starcia. Drugie starcie poszło podobnie. Dobra, widzowie, kto jest ciekawy moich stat? Uwaga, 4-12, Adamek 2-9, Klemi 7-9, pozdro. No i widzowie, no nie, no ja tutaj akurat tym moje, no nie zagrałem dobrze, tak, raczej to jest moja wina. Adamek mówi, że to jego błąd, no w sumie nasz obojga. Widzowie, nagrywam to dzień później. Dziś jest Brawl Talk i gramy teraz tylko z Pablo, bo Klemi ani Adamek nie są aktywni, a więc gramy tylko z Pablo. No i ogólnie sobie lekko spadłem, potem odrobiłem. No, sytuacja była ogólnie bardzo ciekawa. No ale w tym momencie, jak widzicie, jesteśmy na gierce o Mityka 3. A więc wystarczy, że wygramy taką giereczkę i mamy Mityka 3, mamy Blink. A więc naprawdę dobrze. No i wydaje mi się, że tutaj jest bardzo dobry moment tego odcinka, żeby tutaj wam dać konkurs, o którym nie wspomniałem na końcu. Nie wspomniałam na początku odcinka, a więc jeśli chcecie wygrać dodanie do znajomych, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję na tym kanale i napiszcie w komentarzu, uwaga, słowo kluczowe, Sandalbot, niezłe słowo kluczowe. No i co, ja lecę z giereczką, nie? Okej, dobra, ciekawie, Jessie, Spike, Larry i Lori. Co myślicie, widzowie, o tym team kompie? Nie wiem, totalnie nie. Dobra, mam nadzieję, że ten Serge będzie kierował, ten drugi random, bo ja to raczej tym Frankiem nic nie ugram, jak widzę taki team comp, jak ten Spike będzie ogarniał, trochę źle, ten Larry też jest dobry. No ogólnie nie jest dobrze, nie? Już mamy 2-0, okej, niszczą nas, Serge chyba nie ogarnia, ja nie ogarniam. Pablo się ledwo na boczku trzyma, ult poleciał, Pablo, ult też poleciał, nie, dobra, nie, po prostu nie, widzowie, przegrywamy to. I nie myliłem się o dużo. Dobra, 5-10, to jest masakra, widzowie. 5 gwiazdek mamy my, 10 gwiazdek mają nasi przeciwnicy. 30 sekund left, widzowie. Patrzcie na ten comeback, Sandał Malagi i patrzcie na ten comeback, nie? Rozwalam Jessie, mamy 7. Mam lagi, dobra, nie. Dobra, chciałem comeback zrobić, ale widzę, że tutaj... Okej. Co się odwala? Wycofuję. Serge, proszę cię, nie zepsuj. Dobra. 4-3. Ulcik poleciał. Dobra, wygraliśmy. Let's go, widzowie. 14-13. Ale clutch game. Na początku było naprawdę źle. Potem mocny comeback. Nie spodziewałem się czegoś takiego, że tak mocny comeback poleci, bo dosłownie widzieliście, ile przegrywaliśmy. I tak o sobie. Wygrywamy tą giereczkę. Dobra. Secik drugi.
Rozwalamy ich, nie? Rozwalamy ich totalnie, rozwalamy tych ziomeczków. Dobra, jest za połową meczu, mamy łatwą przewagę. Pablo jeszcze tam wali ulta. Dobra, nie. 15-11. Chyba, a jak bardzo ofensywnie bym nie grał, raczej bym się tutaj chylił ku końcowi tej giereczki. Dobra, przegrywamy jednak, dobra. Ale i tak nie gram ofensywnie, widzowie. To nie ma, mija się troszeczkę z celem. Tutaj spike, dobra, nie, nie jest dobrze, nie jest dobrze. 30 sekund. To jest 1/4 jeszcze gierki. Jeszcze mamy pole do popisu. Rico, Pablo, dobra, rozwalił, dobra, ładnie. Co się w tym momencie stało? Jest ładnie, nie? Tutaj jest stan kierowany. Ja 2-2, oni 4-2 i 7-6. I 74 punkty, bardzo mało, bo Pablo ma mi niżej ode mnie rangę. Mamy rankingowy start drop, uwaga, proszę nie stoblingu. 250, solidny stack. W ogóle za mną jest event, a jak chcecie się więcej o tym dowiedzieć, kliknijcie odcinek na ekranie. Są to najnowsze Brawl Newsy, które naprawdę są bardzo fajnie, a więc kliknij ten odcinek, nie? Mamy Mityka 3. Dobra, w sumie to się... Dobra, nie przemyślałam tego. Nieważne, nieważne, nie było tematu. Jak widzicie, za mną miał miejsce event w Brawl Starsie. A jeśli chcecie się dowiedzieć o nim więcej, kliknijcie odcinek, który właśnie się wyświetla. Ale to było tragiczne. Nigdy więcej.